Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. Rząd na trudne czasy. Czy właśnie taki zaproponuje nam premier Ewa Kopacz? Jak głęboka powinna być rekonstrukcja starego rządu? I na te pytania odpowiedzą moi goście, a przy okazji postawią też diagnozę sytuacji i zapewne zaprognozują jej rozwój na najbliższe tygodnie, a może i miesiące. A tego zadania podjęli się panowie senator Andrzej Kobiak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Leszek Walczak, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Pan Andrzej Walkowiak, prezes struktur regionalnych Polski Razem Jarosława Gowina. Dzień dobry, kłaniam się. Doktor Andrzej Anszperger, ekonomista, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. I profesor Janusz Golinowski, politolog, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam państwa. Ja się nazywam Anna Raczyńska, w imieniu gości i własnym witam radiosłuchacza, ale witam również internautów www.radiopik.pl. To jest nasz internetowy adres. Zapraszamy. Że będziemy mówić o tym, czy właśnie rząd na trudne czasy zaproponuje nam pani premier Ewa Kopacz. I to określenie trudne czasy miało częste zastosowanie w naszej historii, także w historii współczesnej. Dlatego ja spytam panów, czy to są kolejne trudne czasy, czy to są wyjątkowo, z pewnego przynajmniej punktu widzenia, trudne czasy. Jeśli profesor można. Janusz Golinowski, politolog. Proszę państwa, patrząc na to, co dzieje się w sensie geopolitycznym, pozwolę sobie na taką małą uwagę, aby widzieć kontekst Polski w szerszym kontekście. Myślę tutaj o przede wszystkim kryzysie na wschodzie. Myślę także o kryzysie w świecie zachodnim. Myślę o kryzysie finansowym, którego pokłosie zbieramy tu. Myślę o samej sytuacji Europy, która także uczestniczy w tym kryzysie finansowym. Ponadto w jakiejś mierze stoi przed wyzwaniami, jakie kreowane są na Bliskim Wschodzie. Myślę o państwie islamskim, kalifacie. Te wszystkie rzeczy w sposób naturalny wpływają na sytuację Polski, na perspektywę i ja bym nazwał wręcz wyjątkowo trudne czasy. Ponieważ patrząc na kontekst wschodniej polityki Polski, mamy do czynienia chyba z kryzysem takim wielkim, co najmniej od 30 lat. Od końca zimnej wojny, nawet wcześniej, bo później ta sytuacja wyraźnie stała się bardziej stabilna. Patrząc na kryzys właśnie finansowy świata zachodniego, no to on jest porównywalny do wielkiego kryzysu gospodarczego. Wielokrotnie mówiliśmy o kryzysie ekonomicznym, kryzysie finansowym. Pan profesor tutaj podkreślił dwukrotnie problem kryzysu militarnego. Sytuacja na Ukrainie na to wskazuje. Dlatego spytam panów o taką rzecz. Otóż minister Siemoniak wspólnie z panem prezydentem Komorowskim przygotowują cały pakiet ustaw wzmacniających naszą obronność. To ma być w sposób przyspieszony, przeprowadzone przez parlament. Proszę powiedzieć, czy to jest rzeczywiście sprawa najbardziej pilna, czy to nie jest jedyny priorytet, bo mamy jeszcze kilka równie ważnych rzeczy do załatwienia. Niewątpliwie jest to jedna z ważniejszych rzeczy w tej chwili. Chociaż senator Andrzej Kobiak, Platforma Obywatelska. Trudno uznać, że to jest ta jedyna najważniejsza. Oczywiście pewne zmiany w wojsku muszą zaistnieć. Zmieniła się trochę optyka obrony Polski. Nakładów myślę, że na obronność także powinna również się nakłady, jak najszybciej. Również NATO inaczej patrzy na sytuację w Europie i te zmiany, które widać w NATO, które będą również realizowane w Polsce, są rzeczą bardzo ważną. My troszeczkę tak się zachowujemy, jak się pali, to kopiemy studnie, dlatego pytam panów o to, jakie jeszcze ważne sprawy, być może niewidziane jeszcze tak gołym okiem, ale niewątpliwie za chwilę zapukają do naszych drzwi w postaci, nie wiem, no jakiegoś problemu, jakiego. Pan profesor, pan doktor Andrzej Anszperger, znaczy też bym się zgodził z taką skrótową diagnozą, że szczególnie trudne czasy. Po pierwsze ten kryzys, nazwijmy go wschodni, myślę o Rosji, Ukraina, ale nie tylko, bo w wielu wypowiedziach i z jednej strony i drugiej pojawia się znowu hasło układ jałtański. Putin mówi o tym, że trzeba to
zmienić, jakieś nowe rozdanie w świecie trzeba zrobić, żeby Rosja miała właściwą, według niego, pozycję, więc to jest na pewno bardzo duże zagrożenie dla Polski. Kolejna kwestia, o której nieraz już tutaj u pani redaktor mówiło, ja myślę, kwestia demograficzna, w sensie przyrostu naturalnego z jednej strony niewielkiego czy zerowego, z drugiej strony coraz wyraźniej widać migracja młodych ludzi za granicę. Ale rząd bardzo często mówi, musimy wesprzeć politykę prorodzinną, musimy postawić na politykę prorodzinną. Czy to jest jedyne antidotum na problem demografii? Jeżeli będą miejsca pracy, nie będzie, chyba tak pan Leszek Walczak, Solidarność, to jest też problem, o którym państwo mówią. Rząd cały czas mówi, na razie nic nie robi. Nie ma żadnych działań, które pomagałyby akurat rodzinom wielodzietnym, żyjącym w ubóstwie na skraju płacy minimalnej, minimum egzystencjalnego. Proszę zauważyć, że to jest dzisiaj teraz tak, było 13,5% rodzin czy osób pracujących, które korzystały z pomocy społecznej. Teraz wzrosło to do prawie 16%. Czyli to są rodziny. Zmiany kryteriów. Tak, to są te rodziny, które właściwie, można powiedzieć, korzystają z pomocy społecznej, pomimo że pracuje mąż, pracuje żona. Mają dwójkę, trójkę dzieci i nikt im nie pomaga. Pomoc społeczna, wiadomo, jakie daje środki. Więc ja bym chciał, żebyśmy przestali o tym mówić, a wreszcie podjęli konkretne działania. Ale polityka prorodzinna to jest tylko jeden ze sposobów i środków, który zapobiega problemom demograficznym, a przede wszystkim ucieczce młodych ludzi za granicę, bo to jest źródło też tych problemów, prawda? Więc nowe miejsca pracy. Spójrzmy, gdyby zrobić bilans 7 lat rządów Donalda Tuska, bo niebawem byłaby ta 7. rocznica, no to PKB nie było ujemne. Nie przybywa tak specjalnie bezrobotnych, no ale powiedzmy sobie wprost, został zdemolowany system OFE między innymi i w ten sposób ratowano też finanse publiczne, prawda? Więc tak naprawdę jaki problem tutaj powinniśmy, jak go zdiagnozować i jak mu zapobiegać? Ten Jeśli można kilkoma zdaniami podsumować okres rządów Tuska, niewątpliwie to się przebija przez media mainstreamowe, taka formuła ciepłej wody w kranie. Czym to zaowocowało? No, słabością ekonomiczną. Ja się nie zgodzę z tym, że nasza pozycja w sytuacji kryzysu była relatywnie dobra. Ona była relatywnie dobra, ale pamiętajmy, że my startujemy z innego zupełnie pułapu w stosunku do Niemiec. Przykładowo tamten wzrost PKB rzędu 1-2% znaczy zupełnie co innego niż dla Polski. No tak. Polska zatrzymuje się na poziomie takiego średniej zamożności i nie mamy żadnych perspektyw na wyjście z pewnego błędnego koła. Dlaczego? No, ja powtarzam do znudzenia problem reindustrializacji, czyli w Polsce zupełnie zaprzestano martwić się polityką przemysłową. Ona z kolei generuje to, co mówił wcześniej kolega, problem demografii, czyli młodzi ludzie wolą rodzić dzieci, myślę o młodych Polkach, rodzić dzieci za granicą, bądź też wyjeżdżać. I wchodzimy w taką pętlę błędnego koła pewnej niemożności. Patrząc na to od strony jak gdyby diagnozy na przyszłość, to tym bardziej stawia nas w obliczu pewnych zagrożeń, no, spadku atrakcyjności Polski dla młodych Polaków. A to jest to pewna tendencja, która ma miejsce, no, ostatnio też tak się przeglądałem danym statystycznym, w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przykładowo w Bułgarii, 7-milionowej Bułgarii, około 1 milion Bułgarów w przeciągu ostatnich 20 lat opuściło Bułgarię. Patrząc na kraje tak zwane bałtyckie. Generalnie młodzież podróżuje na cały świecie, ze Stanów też wyjeżdżają. Zgoda, natomiast do Nowej Zelandii, do Australii. Proszę mi wierzyć, że to nie jest sposób na życie dla większości młodych ludzi. To jest przymus, który nie daje im żadnych możliwości rozwoju tu. I to jest, mówię, błędne koło. I tam ci wracają, a nasi na ogół... Dokładnie tak. A nasi na ogół stają się oczywiście rezydentami, a po 2-3 latach praktycznie o nich się zapomina. Władze mówią, że problemu nie ma, bo nie ma już bezrobotnych. To jest błędne koło. Polska po prostu staje się takim koniem pociągowym w zasadzie ciągnącym donikąd, ponieważ my wykrwawiamy się w sensie naszych przewag konkurencyjnych, naszej pozycji gospodarczej. Mówię o społeczeństwie, w sensie kondycji społeczeństwa. Wszystko to razem wzięte sprawy, że przez cały czas mamy poczucie, że ktoś będzie płacił za nas jakieś pieniądze, w sensie wsparcia finansowego, chociażby rolników.
Pozwolę się zgodzić z oceną gospodarki. Formalnie tak, statystyki PKB tak dalej wyglądają relatywnie najgorzej. A po pierwsze, poziom, z którego startujemy, bez obrazy nie wymienię dwóch, trzech państw, które ewentualnie są. Nie ma bezrobocia, bo ludzie wyjeżdżają, tak? Bezrobocie nie rośnie, bo młodzi wyjeżdżają. Ale dorzuciłbym do tego to, co pośrednio pan przewodniczący powiedział, że w Polsce są coraz większe dysproporcje. Ta sfera bardzo bogatych, nie zazdroszczę, tak? Nie wygaduję, i tych bardzo biednych, i klasa średnia też zaczyna ginąć. Fundament demokracji. Nieproporcjonalny podział tego. To także, nie tylko formalny wzrost, ale nieproporcjonalny podział. Pan senator się z tym nie zgadza? Tak, no jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, to tutaj liczby nie kłamią. Jeżeli przez ostatnie lata... Skumulowany wzrost, tak? Przez ostatnie lata nasz wzrost jest o 100% większy niż w innym następnym kraju. Mówię o krajach, które startowały z takiego poziomu jak my. Oczywiście porównywanie się z Niemcami to nie ma sensu. A na co się to przekłada, panie senatorze? Na co się to przekłada? Na wzrost średniej płacy, na inwestycje, które widzimy w kraju, kto na drogi. No, to ją osiąga, bo to jest... Nie, średniej nikt nie ma. Minimalną płacę każdy ma, ale średniej płacy nie ma. Średnia wynika z przeliczenia. Średnia dzisiaj jest w województwie około 3200 paru złotych. Ale brutto. A pensja pracowników w prawie 60%, to są dane z GUS-u, jest na poziomie płacy minimalnej, więc o czym my mówimy? No, ale średnia to jest matematyka. Ale ta matematyka niekoniecznie mówi prawdę. W sensie faktycznego poziomu życia, przepraszam. Możemy powiedzieć, że tak co drugi dzień chodzimy w niebieskiej albo czarnej marynarce. No co byłoby nieprawdą, ja w życiu niebieskie na przykład nie nosiłem. Ale te pieniążki ktoś otrzymał. Pytanie kto? Znaczy, my dzisiaj akurat wiemy, kto otrzymuje. Otrzymują akurat bardzo dobrze funkcjonujące zarządy spółek, rad nadzorczych, Skarbu Państwa, spółek gminnych, rządu, administracji, gdzie administracja wzrosła prawie, że 80-70 tysięcy zatrudnionych więcej, jak czasami nie ten. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedno... 5% płac. Podsumowując jakby takie rządy. Ja może zacytuję. Naczelną polityką mojego rządu będzie stopniowe obniżenie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to wszystkich tych mniej zamożnych i tych bogatszych, mówił premier Donald Tusk w swoim pierwszym expose. 2007 rok, takie hasło, by żyło się lepiej. I w perspektywie tego otrzymaliśmy aferę taśmową, hazardową, Amber Gold, wyciągową, stadionową, autostradową, stoczniową, gazową, infoaferę, podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego, doprowadzenie do agonii służby zdrowia, odrzucenie podpisanych przez miliony Polaków wniosków o referenda w sprawie 6-latków wieku emerytalnego, zmielenie wszystkich podpisów w sprawie mandatowych okręgów wyborczych, demontaż nie funduszu, wydostanie się to jest na ważne, demontaż funduszu rezerw demograficznej, wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 miliardów złotych, zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego, wcześniej jeszcze w czasie którego jakby podwyższono między innymi skład rentową, podatek VAT, co o czym było mówione. Już nie teraz nie będę wspominał, ale być może jeszcze przyjdzie czas na finanse publiczne. Od 2005 roku mogę wyliczyć, jak to wyglądało w sprawie pomocy wszystkim przedsiębiorcom, małym, średnim i mikro. Oczywiście można dodać do tego dwie dziury w drodze i rozwalającą się barierę. Ale to są fakty, a nie Polska dziury w drodze. Polska jest oceniana na przykład z poziomu Europy, z poziomu świata i wszyscy uznają, że Polska dokonała olbrzymiego skoku w tym czasie. A jak to oceniają obywatele, panie senatorze? Bo Polska powinna być oceniana z punktu widzenia tych, którzy tutaj żyją w Polsce i to jak to wygląda? Zapewne, jeżeli się porównujemy do Niemiec, do Francji czy do Anglii, to zawsze będziemy rozczarowani, zawsze porównajmy się do Słowacji. Niedosyt. Natomiast porównując się z krajami, w których na przykład w ramach kryzysu, który zaistniał, gdzie obniżono o 20% i pensje, i obniżono renty i emerytury o 20%, to Polska z tego kryzysu wychodzi obronną ręką. Tu trzeba oddać sprawiedliwość. Oczywiście marzą nam się wyższe renty, emerytury, wyższe płace. O to musimy do tego walczyć. To też jest marzenie Donalda Tuska, który w 2007 roku powiedział... Ale musimy odnieść się do realiów, jakie są w Europie i na świecie. Jeżeli nikomu tego się nie udaje,
A jak mówię, my wychodzimy obronną ręką, no to trochę sprawiedliwości w tej ocenie. To znaczy, jeśli mogę dwoma zdaniami. Ja myślę, że projekt ekonomiczny, jaki został zafundowany społeczeństwem Europy, czy w ogóle krajom Europy Zachodniej, czy Stanom Zjednoczonym, on nie zdaje egzaminu. Jeśli by tak było, jak pan senator mówił... Panie profesorze, proszę powiedzieć, na czym on polega? On polega, oczywiście jest ten model neoliberalny, w którym się Europa nie do końca chce jak gdyby rozstać. On generuje coraz to większe rozwarstwienie. Gdyby tak było, jak pan senator wspomniał, to nie byłoby takiego trendu w kierunku wyjazdu ludzi młodych. Raz w poszukiwaniu pracy, dwa w poszukiwaniu lepszego życia. Czyli Polska jest jak gdyby takim liderem co do opuszczania tegoż kraju przez ludzi młodych. I ja patrzę na to ze zgrozą, bo nie zapewnia to ciągłości wymiany pokoleń. Czyli to wszystko w pewnym momencie, myślę o świadczeniach emerytalnych, świadczeniach oczywiście społecznych, w pewnym momencie na to zacznie braknąć nam pieniędzy. Przepraszam, i wytwarzanie tego PKB w przyszłości. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, jeśli nie ma przesłanek do konsumpcji, bo nadmierne rozwarstwienie powoduje to, że oczywiście konsumujemy mniej. Jeśli nie ma przesłanek do konsumpcji, nie ma przesłanek do produkcji. I w ten sposób prognozuje się, że w roku 2020 w roku dojdzie do ruiny systemu emerytalnego. Ja nie chcę być tutaj złym prorokiem, ponieważ to są diagnozy, ale póki co ten ZUS wygląda dla nas okropnie. Alternatywa, czyli OFE, w pewien sposób została już gdzieś tam po drodze zapomniana. Już to nie istnieje w naszej przestrzeni. 25-lecie. Można jednym słowem. Proszę bardzo. Oczywiście, że kraje zdecydowanie bogatsze od Polski są w stanie zaoferować ludziom młodym i wykształconym lepsze warunki niż w Polsce, bo są po prostu to kraje bogatsze. I niektórzy decydują się wyjechać do tych krajów, które oferują lepsze świadczenia socjalne, lepsze świadczenia rodziny i pensje. Panie senatorze, pan przewodniczący Walczak przedstawił parę konkretów. Pan na razie mówi ogólnikowo. I jak polityk mówi ogólnie, że jest lepiej, że jest fajnie, opierając się na statystykach. Tak mówią statystyki. Liczby to ja zaraz mogę panu usłyszeć, że jak liczby mówiące o finansach publicznych dotyczących właśnie obniżenia podatku, a przez cały czas rosną podatki na akcyzę, alkohol, papierosy, tytoń, samochody, oleje, paliwa, opałowe gaz do silników spalinowych, czy opady dotyczące skuterów śnieżnych, za paliwa, za olej napędowy, podatki nakładane na branżę hazardową, zamrożono podatki podatkowe w PIT na lata 2021-2013. Mówiono praktycznie o tym, że to ma być reforma finansów publicznych w 2005 roku. Pan premier akurat to obiecywał, że wydatki państwa mają być mniejsze, że ma być wzrost gospodarczy, że mają być ułatwienia dla pracodawców, którzy zatrudniają w małych, średnich przedsiębiorstwach i w mikro. I okazuje się, że co? Że po aferach chociażby drogowych wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zniknęły. Więc pytam się, ja mówię o faktach, a pan mówi tylko i wyłącznie... Pan Andrzej Walkowiak, tak, Polska razem, Jarosława Gowina. Na wywód pana senatora można odpowiedzieć pytaniem retorycznym. Panie senatorze, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? O czym tutaj przedmówcy mówili? Ja w tej chwili uważam, że Polska jest w takim momencie, biorąc ten szeroki kontekst, o którym mówiliśmy, że z dużym niepokojem obserwuję właśnie tą kontynuację przekazu Platformy Obywatelskiej, czego pan senator jest najlepszym przykładem, tej polityki ciepłej wody w kranie. Na miły Bóg, okoliczności zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne się tak zmieniły, że nadszedł czas. My tak naprawdę dziś już żyjemy w innej Polsce. Skończył się czas odcinania kuponów od świętego spokoju, od tego, że żyjemy w kraju wolnym, a ta wolność została nam dana i możemy z niej jak gdyby bez żadnych zahamowań, bez żadnej troski korzystać. No on się skończył już parę lat temu. W ciągu tych 20 paru lat zwykle przegrywali politycy, którzy mówili szorstkim językiem, chcieli rozliczeń, chcieli przestrzegali przed zagrożeniami, a często wygrywali politycy, czego przykładem właśnie jest rządy Donalda Tuska, rządy Platformy Obywatelskiej, wygrywali politycy, którzy zaklinali rzeczywistość, mówiąc, uspokajając ludzi, często bardzo fałszywie diagnozując i przedstawiając sytuację. Dzisiaj jak pani redaktor pyta, co musi się u nas zmienić, to przede wszystkim nasza mentalność musi się zmienić. My musimy, nie możemy już w tej chwili zaklinać rzeczywistości, bo jest po prostu niebezpiecznie. Niebezpiecznie i wewnętrznie. My nie mamy tej średniej klasy.
cały czas, czyli fundamentu demokracji. Ale mentalność polityków, czy w ogóle nas wszystkich? Bo to politycy zaklinają rzeczywistość. Politycy są początkiem wszystkiego. Polityka jest początkiem. Panowie, w związku z tym, że obchodziliśmy 25-lecie powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, myślę o rządzie Tadeusza Mazowieckiego, został przedstawiony w Polsce audyt demokracji. To są badania robione w bardzo wielu krajach i wczoraj zaprezentowano na specjalnym spotkaniu wyniki. Okazało się, że najlepiej oceniane jest u nas funkcjonowanie prawa wyborczego, natomiast kiepsko, absolutnie kiepsko jest system prawny, administracja publiczna, która jest uznawana za nieefektywną, kosztowną i za bardzo rozdętą. Fatalnie też, muszę przyznać, wypadły media. Odmawia się dziennikarzom często profesjonalizmu, uważa, że się tabloidyzuje informacje, ale nie działa także cały szereg instytucji. Więc ja pytam, czy musimy się bać teraz nowego rządu, słysząc na przykład od pana ministra, od pana premiera Piechocińskiego, nasi ludzie mają zagwarantowane miejsca. Nasi ludzie, czyli nie będzie jakby budowania nowego rządu według kryteriów dotyczących trudnych czasów, tylko będzie utrzymanie pewnego status quo. Ale co może zrobić pani premier Kopacz? Jaki rząd, według jakich zasad powinna konstruować, żeby odpowiedzieć na te pytania, o których panowie mówią? Pytania zresztą, które wynikają z istoty nie tylko polskiej demokracji, ale generalnie z kierunku, jaki obrał Zachód. Za chwilę zresztą zacytuję panu pytania, kiedy w ogóle był rząd konstruowany właśnie pod kątem przygotowania do kryzysu, przygotowania propozycji wzrostu gospodarczego, walki z bezrobociem. Pan Andrzej Warkowiak powiedział, dosyć rządy pana premiera Mazowieckiego były jak najbardziej bliskie temu ideowi. Tak. Ale wracając Sejm był Sejm kontraktowy, sytuacji dnia dzisiejszego, ja myślę, że przed wyborami teraz, a one odbędą się za rok, to nie można oczekiwać zbyt dużych zmian. Ale nie czy nie powinniśmy? Czy po prostu się nie da? Nie powinniśmy się łudzić, że będą jakiekolwiek zmiany jakościowe w polskiej polityce, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, polska polityka jest uwarunkowana także tym otoczeniem zewnętrznym. Ono w bardzo istotny sposób. No chociażby sankcje. Proszę spojrzeć. Zobaczycie państwo, jak w perspektywie najbliższego półrocza będzie spadać poparcie, a z drugiej strony, jak będzie wyglądać pod koniec roku polskie PKB. Sankcje, wbrew pozorom, one wydają się takie bardzo marginalne, ale one bardzo mocno uderzają w miejsca pracy także. W miejsca pracy i w łańcuch wartości, czyli to nie jest tylko jabłko. To jest ten, który to jabłko wyprodukuje. Dlatego Unia była tak ostrożna, panie profesorze. Dlatego Unia powstrzymywała się sankcjami. Tak, dokładnie. Ja tu naprawdę z bardzo dużym zdziwieniem patrzę, że Polska stoi w szpicy oczywiście takiego szczującego, a trzeba tym ruskim dokopać. No jest to dla mnie chore. Zupełnie niezrozumiałe. Patrząc na kontekst chociażby właśnie Słowacji, Czech, Finlandii, już nie mówię o Niemczech, którzy z dość dużą... dużym dystansem i dezaprobatą patrzą, że jest to droga donikąd. No tak, ale panie profesorze, ale co, jaka ma być odpowiedź? Nie ma być restrykcji, mamy patrzeć na to. Ja mam pytanie do pana. Czy pana zdaniem Putinowi Ukraina wystarczy, czy Putin będzie To znaczy, to jest następne przez lobby, czy wojskowe, czy pewnego rodzaju lobby zagraniczne, budowanie poczucia zagrożenia. No nie oszukujmy się. Nie będzie, nie ma takiego. Nie, ja tylko pytam o to. Putin nie ma zamiaru anektować Europy, a tym bardziej Polski, żebyśmy mieli jasność. Wytwarza się, jeśli ogląda się inne stacje telewizyjne niż polskie, tamten przekaz jest zupełnie inny. Ja patrzę ze zdziwieniem i z przerażeniem, że my wytwarzamy sytuację i przekazujemy te androny, które są formułowane przez media ukraińskie. Nie do końca obwiniałabym media, bo ostatnio czytałam duże wywiady amerykańskich ekspertów, z których jeden mówił, że Putin, tak jak pan profesor, że właśnie Putin nie jest idiotą i tylko próbuje swoich sił z Ukrainą, z Zachodem. Tak. A drugi politolog twierdzi, że Putinowi nie wystarczy Ukraina. Nie, z oczywistych względów. Ten proces, tą zabawę rozpoczęły Stany Zjednoczone. Nie chodzi o Ukrainę, ale chodzi o Rosję. Także tu jest jak gdyby inny kontekst, meta takiej geopolityki, czyli gry o jak gdyby poczesne miejsce Rosji we współczesnym świecie. Czy w to jeszcze jest zaangażowany Bliski Wschód? W to jeszcze jest zaangażowany, oczywiście są zaangażowane
zaangażowane Chiny. Wczoraj odbyło się w Duszanbe spotkanie, oczywiście w ramach BRICS. Także Rosja ma inne możliwości, inne atuty, inne przewagi. I próba takiego troszeczkę skamlenia ze strony Europy i Polski. Polska się w sposób dla mnie absurdalny wpisuje w taki schemat właśnie, a oni to ciągle będą jedli kartofle i chleb. Zaraz, absolutnie, jeżeli można, się nie zgodzę. Proszę bardzo. Putin będzie próbował wziąć tyle, ile mu świat pozwoli. To nie jest prawda, że on ma jakąś swoją granicę, za którą nie przejdzie. Bo. Jeżeli świat mu pozwoli, to będzie brał, ile się da. I jeżeli świat, w tym również Europa i w tym również Polska, nie będzie reagowała w jakiś sposób na te działania, to będzie bardziej szeroko działał. Ja myślę, że te sankcje to jest minimum, co świat musiał zrobić. Bo gdyby nic nie zrobił, to naprawdę Ukraina już była cała zajęta i pewnie rosyjskie wojska były na polskiej granicy. Adwocem, ale po co? Po co? Bo taka jest idea militaryzmu. Przecież w Rosji nie rządzi demokracja. Rządzi władca, który musi ludowi, narodowi pokazywać zwycięstwo. Jest to narracja, która została... Odbudowania tego imperium rosyjskiego. No to ono będzie ono było, jest i będzie. A czy ono będzie z Ukrainą w połowie, czy w całej Ukrainie, nie ma znaczenia. Patrzmy troszeczkę szerzej. Dla Rosjan Ukrainy, przepraszam, nie ma? Z punktu widzenia tak. Z punktu widzenia Rosji to nie ma żadnego znaczenia. No to ja przepraszam. To po co oni się tam takie kraju? Sformułowanie troszkę religijnie zdarzy. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Z jakich względów? I ja postawię pytanie. Jak my byśmy chcieli, żeby zachowywało się otoczenie, gdyby to spotkało w tej chwili Polskę, co spotyka Ukrainę? Czy my byśmy chcieli, żeby świat mówił, no nieba nam ropę zakręcą? Panie doktorze, a ja odwrócę pytanie. Jak byśmy się zachowywali teraz na miejscu Rosji? Ale na szczęście tej mentalności nigdy nie mieliśmy. To nie chodzi o mentalność. To chodzi oczywiście o część Rosjan, którzy się identyfikują. Wracamy do tematu, oczywiście, społeczeństwem rosyjskim. Ale też mówimy o bardzo... zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy sami sobie czasami ten los gotowali. No, pamiętajmy, że to było 20 lat pracy. Pomarańczowej rewolucji. Pracy na to, co mają teraz. Ale wróćmy do naszej sytuacji. Sytuacja na Ukrainie niewątpliwie spowodowała, że ten pakiet, o którym wspomniałam na początku, na którym pracuje i Ministerstwo Obrony Narodowej i Kancelaria Prezydenta, jest taki bardzo intensywny. Ale ja chciałabym spytać panów także o inną rzecz, mianowicie o to, jak w tej sytuacji konstruowania rządu powinna zachować się pani minister Kopacz, bo mówi się, że nie wiemy, ale mówi się, że niewątpliwie odejdzie Radosław Sikorski. Gdyby tak było, czy to będzie zmiana kompletnie niezrozumiała dla panów, czy to będzie zmiana nieistotna? Czy to będzie zmiana ważna, bo w jakimś tam momencie, nie wiem, może premier uznać, że minister zawiódł, bo wykluczono Polskę z pewnego dialogu. Właśnie, jeśli mogę do tego wątku wrócić, to świadczy o tym, jak nasi partnerzy z Zachodu i jak Rosja oceniają polską politykę zagraniczną w kontekście polityki wschodniej. No jeśli Polacy sami pokazują, że ta polityka była błędna, że zostaliśmy wykluczeni na każdym poziomie, czyli później z tych procesów... Rosja wymusiła, a to nie był element negocjacji, Rosja jest jednym z partnerów. Natomiast uczestniczyli jeszcze inni partnerzy i powiedzieli, że Polska w zasadzie to nie powinna w tym uczestniczyć. Czyli wymiana ministra spraw zagranicznych. Poza tym pan minister Sikorski, proszę spojrzeć na te tak zwane rozmowy, tak zwane zasłyszane i tak dalej. To niezbyt się podoba nagrania w kręgach. Tak, to niezbyt się podoba w kręgach dyplomatycznych. Nie można być i tu, i tu. No bo kiedy jesteś tu, kiedy jesteś prawdziwy, kiedy jesteś sztuczny. No dobrze, ale jako marszałek Sejmu z językiem parlamentarnym, będzie bardzo mocno podnosił poziom emocji dla PiS-u. Ten podział, czy pan minister Sikorski powinien odejść, czy nie powinien, on też istnieje, podział opinii oczywiście, istnieje w samej Platformie, panie senatorze. Ja pozwolę się nie pan zgodzić. Pan się w której grupie? Uważam, że minister Sikorski jest bardzo dobrym ministrem. Panowie naprzeciwko siebie usiedli, że chyba... Że w czasie, gdy on był ministrem
rola i pozycja Polski w Europie i w świecie bardzo wzrosła, również dzięki jego pracy. I na zakończenie powiem, że zdziwiłbym się, gdyby nie był dalej ministrem spraw zagranicznych. Panie senatorze, a tutaj pytanie kolegi, a jak skuteczność? No. To dlaczego Polska po drodze traciła wszelkie atuty? Ja powiem tak, że siła, chodzi o politykę wschodnią. Właśnie, że siła państwa polega również poprzez pryzmat się patrzy ludzi, którzy są reprezentantami naszymi. No a funkcja Donalda Tuska w strukturach europejskich, panie przewodniczący? Cały czas mówimy o modernizacji wojska, tak? Mówimy o sprzęcie, o ludziach, ale zapominam o wywiadzie najważniejszym dla wszystkich państw. U nas wywiadu nie ma. No został zniszczony. W związku z tym dyplomacja opiera się tylko i wyłącznie na, nie wiem, doniesieniach medialnych, zamiast od swoich wywiadowców, którzy mają pełne rozeznanie, jak wygląda rzeczywiście zagrożenie. To, o czym mówił generał Nowek. Jak wygląda rzeczywiste zagrożenie Rosji wobec Ukrainy, wobec Polski, wobec innych krajów. Na tym polega właściwie sieć, która mamy swoich informatorów, bardzo dobry wywiad. Kiedy był szefem wywiadu generał Nowek, uzyskaliśmy, prawda, same wyróżnienia. To był praktycznie jeden z najlepszych wywiadów w Europie, a może i nawet też na świecie, bo był przecież odznaczony za to. No ale za to nie odpowiada minister Sikorski. No ale ja właśnie chcę zwrócić uwagę, że wszystko to są naczynia powiązane. Tak powinno państwo funkcjonować, żeby praktycznie każdy element był ze sobą zgrany. Tak, to panie przewodniczący, to teraz proszę powiedzieć, że skoro jesteśmy tak eliminowani, to jak tłumaczyć ewidentny awans Donalda Tuska? No, pan Tusk w moim przekonaniu jest swoim. Praktycznie sobie sam, nie wiem jak to powiedzieć. No dyplomacja polska również między innymi pracowała nad tym. Zlikwidowaliśmy przemysł stoczniowy, przemysł chemiczny na rzecz Niemców. Przemysłu niemieckiego. Ostatni nasz, można powiedzieć, przejęcie przez BAS jako monopolisty naszego przemysłu chemicznego dotyczącego zakręt też o czym świadczy za małe pieniądze. I to jest jakby za probatą pana premiera i rządu, dlatego żeśmy wiedzieli, jakie są zagrożenia. Nie dostaje się stanowiska za nic. I w moim przekonaniu wszyscy sobie chodzą i prawda zasługują na to, że teraz zostaje się... I też moje pytanie, właściwie, nie wiem, czy retoryczne. 2 tygodnie wcześniej exposé premiera, który obiecuje, że będzie prawda tak, lepiej. Mówiliśmy o tym kolejne. Tak, ale właśnie chcę tylko mówić, że nikt nie udziela tej odpowiedzi. Gdzie pan premier mówi, nie wyjeżdża, zostaje, tu jest potrzebny, będzie reformował kraj w potrzebie, potem... No może przejmie to zadanie pani minister Kopacz. No to dlatego dobrze, ja pytam. Pan jak premier, panowie... tak. Pan premier powinien uczciwie powiedzieć Polakom. Nie występując i nie opowiadając bajek. Jeśli można wejść w słowo, ja tutaj spojrzę troszeczkę szerzej na ten kontekst, a mianowicie instytucjonalnie. Pamiętajmy, że Unia Europejska była powoływana w sytuacjach stabilności i taką też miała rolę spełniać. W momencie, gdy mamy do czynienia z kryzysem, ujemne stopy procentowe i tak dalej, to o czym mówiliśmy, to rola tak zwanych przedstawicieli unijnych, ona staje się coraz to mniej istotna. Na pierwszy plan wysuwają się liderzy silnych państw. I to widać w ostatnim kryzysie. Czy to będzie pani Merkel, czy to będzie oczywiście Fond, decyzję, czy to będzie Cameron. Natomiast ci przedstawiciele, i teraz tak, ja oczywiście nie chcę być, broń Boże, złośliwym z pana premiera Tuska, czy wydepcze sobie pozycję, ponieważ, no proszę pamiętać, Van Rompuy, to była taka pozycja nieokreślona i może taką pozostać. To jest lawirowanie pomiędzy interesami 28 państw. To jest państw. Trochę taka rola. Tak, ale to nie oznacza, opisana. To nie oznacza, no ona do końca nie jest sformułowana, bo przed tym jeszcze większą rolę spełniała Rada Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy. To jest dopiero drugi przewodniczący, więc... Tak, w związku z czym można zakładać, że pan premier się dobrze wpisze w tą rolę, ale powtórzę raz jeszcze, w warunkach stabilnych. W warunkach niestabilnych panowie, będzie miał pytanie coraz to mniej trochę do inaczej, powiedzenia. Bo ja przypominam, że ja wciąż pytam o to, według jakich zasad powinna konstruować swój rząd pani Ewa Kopacz, chcąc odpowiedzieć na te wszystkie problemy, które są. Ja przypomnę, panowie mówili o problemach. Audyt demokracji polskiej pokazał słabość państwa w wielu obszarach. No więc ja pytam, jak sobie z tym poradzić? Pan profesor mówi, wybory samorządowe, potem prezydenckie, za chwilę parlamentarne. W związku z czym będzie to, mamy przed nami stanie za tydzień i wygłosi swoje exposé administrator? Kim będzie pani Ewa Kopacz? Premierem rządu?
szefem gabinetu silnego, skutecznego, czy będzie administratorem gabinetu? Istnieje, w moim odczuciu, tak, panowie, istnieją dwa kierunki takiego myślenia. Wewnętrznej walki w Platformie Obywatelskiej między platformianymi spółdzielniami. Nic więcej. Bo pamiętajmy, że Platforma jest tworem bardzo zróżnicowanych grup interesów. I może pójść w kierunku oczywiście takiego jak gdyby naśladownictwa i poszukiwać wsparcia ze strony oczywiście pana premiera Tuska i pani Bieńkowskiej, czyli z Brukseli, ale myślę, że to na krótką metę. Natomiast na dłuższą metę prędzej czy później w Platformie Obywatelskiej rozpocznie się oczywiście dochodzenie do wygrywania przez którąś z grup interesu. Ja przypomnę tutaj pana Schetynę, przypomnę oczywiście tak zwaną, pan tutaj określił ładnie spółdzielnie. To są grupy, które oczywiście w myśl pewnej starej prawdy politycznej będą walczyć o wpływy. I czy w tym momencie, czy pani premier Kopacz będzie na tyle silna, żeby przeciwdziałać, przezwyciężyć te istniejące podziały i doprowadzić do zwycięstwa kolejny raz Platformy Obywatelskiej? Ja mam tutaj duże wątpliwości. A proszę też zauważyć, że jak padło pytanie o premiera Donalda Tuska, że doskonale na brukselskich salonach zafunkcjonowała cała ta grupa osób, która była twarzą, to są osoby, które były twarzą prywatyzacji polskiego przemysłu w latach 90. Janusz Lewandowski, Michał Boni, Donald Tusk, to są ludzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego, którzy nam zafundowali proces prywatyzacji poprzez likwidację wszystkiego, co się dało i odsprzedaży majątku na warunkach właściwie takich afrykańskich. To jest może teoria spiskowa, w którą sam nie do końca wierzę, ale jakiś dziwny splot tych rozwiązań personalnych spowodował, że w tej chwili tak to wygląda. Jakby nagroda za ich wkład w prywatyzację z lat 90. Panie doktorze, pan doskonale wie, że nawet w ekonomii zaufanie ma ogromne znaczenie, prawda? Ten element psychologiczny jest istotny, chyba że myśli pan inaczej. Ale ja bym chciała spytać wobec tego, skoro wszyscy dookoła kwestionują jakby kompetencje pani premier Kopacz, czy nawet kwestionują jej zdolności do zarządzania, to ja pytam, czy my pomożemy jej w ten sposób, czy będziemy współuczestniczyć w budowaniu czy w zmianie kraju w sytuacji, kiedy nie mamy zaufania do premiera, kiedy z góry zakładamy, że to jest w ogóle premier, który praktycznie rzecz biorąc i tak jest tylko po to, żeby być. Tak, to ja powiem, może to zabrzmi odrobinę złośliwie. Powiedziała pani, nie, nie, absolutnie bym nie śmiał i nie mam powodu. Nie, proszę bardzo. Nie. Ja się chętnie odgryzę. Pani premier potencjalnej, odpowiadając na pytanie pani redaktor, jaki powinna tworzyć gabinet, ja bym właśnie złośliwie odpowiedział, nie powinna tworzyć żadnego gabinetu, bo należy do tych, którzy mają delikatnie mówiąc ograniczone zaufanie do jej kompetencji organizacyjnych, merytorycznych i wszelkich innych. A z czego innych. Się to bierze? Powiem, ja nie widzę czegokolwiek, co by zrobiło sensownego. Tak w bardzo dużym skrócie. No a żeby być premierem, to trzeba się jakąś kompetencją wykazać. Była ministrem Wydaje zdrowia mi się. Rozwiązała parę problemów, no może nie systemowo, ale w służbie zdrowia chociażby panie profesorze, sprawdziłam dokładnie przetargi na to były może drobiazgi. To nie systemowo, ale. Tak to widzę. Może nie do końca obiektywnie, ale tak to widzę. Odpowiadając natomiast tak bardzo górnolotnie na to pytanie, jaki powinien być, pozwolę sobie na pewno prywatną uwagę. Uczestniczyłem dzisiaj w pożegnaniu bardzo bliskiej mi osoby, mojej cioci, pokolenie moich rodziców, które jak pamięcią sięgnę, tak podstąpię tutaj w studiu, bym się jeszcze zmieścił, opowiadała, śpiewała, na ile umiała, wiersze, piosenki patriotyczne. Mm-hmm. I to słowo patriotyzm wtedy miała, nie wiem, 20-30 lat, gdy się mną troszkę opiekowała. To słowo było super ważne. W tej chwili patriotyzm wygląda tak, jak w rozmowach taśmowych pana Sienkiewicza, pana prezesa banku i paru innych polityków. Oni nie mają żadnych kompetencji do tego, żeby mnie reprezentować. Tak ja uważam. W związku z tym ja nie wiem, czy ja powinienem ich wspierać. Panowie, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, ja tutaj, bo to jest chyba istotne, ja nie sądziłam, że skorzystam z tego cytatu, ale pozwolę sobie.
i najpierw przeczytam, a potem powiem, jakiego kraju to dotyczy. Otóż przeczytałam wywiad, jakiego udzielił ktoś, jeden z pisarzy współczesnych, dziennikarce Gazety Wyborczej, i on mówi tak: bardzo martwi mnie to, co w tej chwili dzieje się ze szkolnictwem. Jest ogromna presja na wyniki, szkoły przestają być przyjaznym miejscem dla uczniów i tak dalej. Dalej mówi: w ogóle uważam, że tendencja do robienia ze wszystkiego biznesu, z edukacji, ze służby zdrowia, z ośrodków pomocy najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym jest szalenie niebezpieczna i świadczy o tym, że coś złego dzieje się w naszym społeczeństwie. Zanika poczucie wspólnoty, odpowiedzialności za drugiego człowieka, solidarności. Nie będę panu pytać, kto to mówi, bo to jest bez sensu. Po prostu to mówi jeden ze współczesnych szwedzkich pisarzy. On charakteryzuje współczesne szwedzkie społeczeństwo. Czy to nie jest tak, że myśmy się bardzo szybko wpisali w taką tendencję budowania społeczeństw? To, co mówił pan profesor Golinowski w pewnym momencie. Ten neoliberalizm społeczeństwa, bogacące się za wszelką cenę. I stąd właśnie to ostatnie zdanie: zanika poczucie wspólnoty, odpowiedzialności za drugiego człowieka, solidarności. Jeśli mogę wrócić, bo to jest mój ulubiony leitmotiv w dyskusjach, właśnie bardzo często do tego nawiązujemy, zapominając, przynajmniej w przypadku samej solidarności, że jest to idea solidaryzmu społecznego, budowania więzi wspólnotowej, a tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, na skutek komercjalizacji my wszędzie dostrzegamy pieniądze. W związku z tym nie dziwmy się, że kolega mówi, że on nie ma podstaw ku temu, aby mieć zaufanie do tego rządu, jeśli oni nas określają jako potencjalnych oczywiście nabywców, w domyśle będziemy płacić. Mogę czy to oczywiście pracą? Myślę o całym społeczeństwie, myślę o rządzących. Solidaryzm społeczny to było hasło Tadeusza Mazowieckiego. To i hasło, no i oczywiście jeden z imperatywów nauki społecznej Kościoła katolickiego. My bądź co bądź jesteśmy w kraju katolickim, jak podobno tutaj nam się podpowiada ze wszechmiar, a zupełnie te idee gdzieś tam po drodze się rozmywają. W związku z tym ja ciągle zadaję pytanie, a co zostało z tej solidarności? Znaczy, można by powiedzieć tak, że odpowiadając na pani pytanie, czy będziemy mogli pomóc, czy będziemy chcieli budować. O panie wie, chciałbym was tak. Czy będziemy chcieli budować? Oczywiście, tylko z drugiej strony musi być chęć współpracy i korzystania z pomysłów i budowania czegoś razem, a nie, że tylko przyjście, wysłuchanie to, co mają nam do powiedzenia i bez względu na to, ale czy ja się zgadzamy. Ale ja o to pytałam właśnie, jak mamy współuczestniczyć, skoro z góry budujemy niechęć do premiera, który ma stanąć na czele rządu. Ale to premier, ja oczekuję, że premier powinien w pierwszej kolejności w swoim exposé wystąpić, zaprosić partnerów społecznych do stołu, powiedzieć: dobrze, a rozpoczynamy zrobi, nowy, może, rozpoczynamy, zrobi. No to dobrze, to bardzo dobrze. Rozpoczynamy nowe otwarcie. Proszę bardzo, dajcie swoje propozycje, stwórzmy nową formułę komisji trójstronnej, przygotujmy to, co już zostało przygotowane i wypracowane wspólnie z pracodawcami, pracobiorcami, dobre rozwiązania dla pracowników. Wróćmy, jeżeli powie, że wrócimy do społeczeństwa obywatelskiego i będzie ona, w przeciwieństwie do poprzedniego premiera, wszystkie propozycje, które były autorstwa, można powiedzieć, wyborców czy społeczeństwa, związane chociażby z sześciolatkami, rozpatrywane, to okej. Okay. Panie senatorze, to jest okej. To jest głos członka Komisji Gospodarczej, prawda? Oczywiście. Komisji Trójstronnej, ale tej sekcji gospodarczej. To są słowa bardzo cenne i mam nadzieję, że ma pan okazję przekazać, że przyszła pani premier tak będzie właśnie działała. Ale jeszcze chciałbym się odnieść do tych słów krytyki wcześniejszych jeszcze. Pani marszałek nie jest premierem, a już jest bardzo krytykowana. Może trochę trzeba wziąć na wstrzymanie. Chciałbym powiedzieć, że ona jest bardzo dobrym marszałkiem. Naprawdę to zróżnicowanie w Sejmie, napięcie i emocje, jakie tam funkcjonują, są tak silne, że ja podziwiam ją, że ona potrafi pogodzić to wszystko i że parlament działa normalnie. Ale inicjatywy ustawodawcze wrzucała do kosza, to wie jak. Bez przerwy są przyjmowane ustawy. No było w zamrażarce ustawy. Dużo, panie senatorze, było trochę w zamrażarce. Zapewne polski parlament przyjmuje więcej ustaw niż jakikolwiek w Europie. Jestem, no co wcale nie musi być plusem. Ale jakość... No, ale
taki jest wymóg chwili, bo przecież my dostosujemy swoje prawo do prawa. Ale my mamy kiepską jakość tego prawa. Nie można mówić, że parlament nie pracuje. Panie senatorze. Zgadzam się z tym, że nie zawsze rozwiązania są dobre. No właśnie. Wiem to jako senator, bo wiem ile tysięcy poprawek musimy wprowadzać. A prezydent podpisuje i kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Też prawda. Także ja się zgadzam. Jeżeli chodzi o stanowienie prawa, to w Polsce jest dużo do zrobienia, ale nie można zarzucić, że parlament nie robi i że pani marszałek nie mobilizuje do tej pracy. Pani marszałek nie odpowiada za jakość ustawy. Panie senatorze, przepraszam bardzo, jedno zdanie, dobrze? Jak chodziłam do szkoły i to pani zawsze od jakiegokolwiek przedmiotu mówię, to nieważne, czy się uczyłeś, tylko czy się nauczyłeś. To nieważne, czy zrobiłeś, tylko jak to zrobiłeś. Parlament Polski, ten audyt demokracji wykazał, że prawo jest fatalne, fatalnie działają sądy. Zgadzam się z tym absolutnie. I nie najlepiej działa prokuratura. To nie. I świadomość prawna społeczeństwa jest kiepska. Tylko pani marszałek odpowiada za pani treść marszałek ustawy. Pani marszałek jest jedynym, pierwszym marszałkiem w III Rzeczypospolitej, która nie wpuściła na obrady Sejmu czytanie projektu ustawy obywatelskiej podpisanej przez pana. Więc widać właściwie, że sama jest jedyną w taką historii. Ale więc też nigdy nie było tak, że jakieś grupy wchodziły do parlamentu i zaczęły blokować coś. Tego też przedtem nie mieliśmy. To, że właśnie parlamentaryzm zaczyna być jakiś dziki, a no mimo właśnie wszystko pani marszałek sobie w tym radzi, to świadczy o jej dużej kompetencji. Nawiązując do wypowiedzi pana senatora, tu nie chodzi o konkretną osobę, panią Kopacz, bo daleki jestem od krytykowania jej, tylko o styl uprawiania polityki. Myśmy przyjęli taką formułę, że im więcej socjotechniki, im więcej PR-u, tym lepiej. Czyli wygrywa ten, który głośniej mówi, który wcześniej stanie przy kamerze, który ma jakoby w cudzysłowie więcej do powiedzenia. To w tym gdzieś programie też tak działa, panie profesorze. Ja jestem zakrzykiwana najczęściej. O Jezu, bardzo przepraszam, panie redaktor. Ale nie przez pana. Wracając do tego mojego wątku. Także tu chodzi o zmiany o charakterze mentalnym, abyśmy rzeczywiście byli w stanie wysłuchać drugiej strony i uwzględnić ich rację. Bo naprawdę mam ciągle takie wrażenie, że to wszystko, co dzieje się w polityce, odbywa się ponad głowami społeczeństwa. Społeczeństwo czuję się bezradne i czuję się przerażone i co dalej. To jest taki teatr, my jesteśmy widzami, oni są aktorami. To powinno być zmienione. Pan Andrzej Walkowiak? Mam nadzieję, że to się zmieni. Przyszłej pani premier. Wtedy, kiedy była ministrem zdrowia, miała w tym czasie jedno świetne, w Sejmie świetne przemówienie. To było tuż po katastrofie smoleńskiej. Wróciła ze Smoleńska i z Moskwy i opowiadała, co tam widziała, co zobaczyła. To oczywiście dla niej z pewnością, jak dla wszystkich, było ciężkie przeżycie. Natomiast przekroczyła w tym przemówieniu, jak się potem okazało, wszelkie bariery autokreacji. Żeby w tym momencie posunąć się do absolutnie nieprawdziwych stwierdzeń, że ziemia została na metr przekopana, że tam już wszystko działa perfekcyjnie, że śledztwo jest i sekcje zwłok, że teren ogrodzono. Przecież powiedziała koszmarnie nieprawdziwe rzeczy w takim momencie. Ja tej kobiecie nie ufam na słowo. Ja z przerażeniem się patrzę właśnie na taki rozwój sytuacji, że na czele polskiego rządu będzie stała osoba, która potrafiła się w tak drastyczny sposób, w tak tragicznych chwilach mijać z rzeczywistością. To jest sposobny pan profesor. Panowie, dlaczego? Racja, dokładnie, nawet w tym momencie po prostu pani marszałek rzadko występuje w telewizji, rzadko się wypowiada do kamer i tylko wtedy jak musi. Natomiast co do tych tragicznych wydarzeń w Smoleńsku, to chciałbym zwrócić uwagę, że w tych miejscach, które oglądała pani marszałek, te przekopano, a że innych nie, no trudno, jeżeli ona tego nie widziała, nie mogła o tym mówić. Ale wydźwięk tych słów był inny. Uogólniła, tak. Wydźwięk tych słów był inny. Panowie, ale przyznacie, że kiedy słucha się komentarzy, to ma się takie wrażenie, że tak, najpierw wszyscy mówili, no mamy wodzowskie partie. Tutaj rządzi Kaczyński, tam rządzi Tusk. Teraz jak Tuska zabraknie, to wszyscy też mówią... Też dalej będą wodzowskie. No nie, no przecież tu to Kopacz, taka słaba. No, one dalej trochę będą wodzowskie, albo będzie pchana siłą oczywiście pewnego lobby w ramach Platformy Obywatelskiej. A gdyby się tak Platformie udało, panie profesorze, czy padnie mit o tym, że na przykład również i w PiSie lider jest nie do zastąpienia, bo tak się mówi. Jak nie będzie Tuska, nie będzie Platformy. Czas pokaże. Mówi się, jak nie będzie Kaczyński,
Kaczyńskiego nie będzie PiS-u. To znaczy, Platforma, to zależy od wygranych wyborów. To w jakiejś mierze cementuje ludzi. Natomiast myślę, że równie dobrze można powiedzieć, że pan Kaczyński też może być zastąpiony, czy może być zastępowalny, ale to bierze się z siły interesów wewnętrznych koalicji, które będą wpychały, co nie oznacza, iż nie zmienia się natura funkcjonowania tejże partii. One mają z racji marketingowych podstaw charakter wodzowski. Wszyscy grają na lidera. W sposób naturalny później on powinien wziąć za to wszystko odpowiedzialność. To, że nie bierze, że robi różne uniki w sensie PR-owskim, to już zupełnie inna panowie, sprawa. Panowie, ponieważ musimy kończyć po jednym zdaniu. Proszę, aby panowie odpowiedzieli na pytanie, każdy powinien wskazać, od jakiej sfery, od naprawy jakiej sfery powinna rozpocząć swoją działalność pani premier Ewa Kopacz, bo niewątpliwie no nie jest jeszcze premierem, ale będzie prezydent już to potwierdził. Gdybym mógł doradzać, to od ograniczenia biurokracji. Pana dla mnie to od dialogu społecznego, bo to jest podstawa akurat funkcjonowania. Od dialogu społecznego, czyli powrotu i funkcjonowania, bo to jest podstawa do tego, że nie będzie konfliktów i będdzie partnerstwo, tak? Pan Andrzej Walkowiak. Od naprawy tych sfer, o których jest mowa w audycie, który pani redaktor cytowała, czyli funkcjonowanie systemu prawa, sądownictwa, prokuratury, od naprawy fundamentalnych sektorów polskiego państwa. Dziękuję. Pan doktor Andrzej Jaszperger. Odbudowy związku działania polityków z oczekiwaniami społecznymi. Czyli też zaufanie w pewnym sensie społeczne. Dialog społeczny. Więc ja, żeby się nie wychylać, a myślę, że to jest najbardziej trafne spostrzeżenie, od tego dialogu społecznego, bo on będzie rzutował na wszystkie inne sfery i na kondycję ekonomiczną, społeczną naszego państwa i społeczeństwa. Panie senatorze, puentą tego programu będzie takie oczekiwanie, które formułujemy do pana. Proszę przekazać pani premier Kopacz, jakie są oczekiwania i formacji politycznych, ale także środowisk naukowych. I mamy nadzieję, że pan to zrobi, że dostrzeżemy to w działaniach pani premier Kopacz. Proszę nam to obiecać. Bardzo chętnie to uczynię, ale jedno zdanie na koniec. Pani Ewa Kopacz była dobrym marszałkiem i będzie dobrym premierem. No i to powiedział. Zobaczymy. I to powiedział ktoś, kto jest stronnikiem politycznym pani Ewy Kopacz. Trzeba przyznać, że opozycja się pod tym nie podpisuje. Ale zadanie przed panem. Liczymy na to, że pan je wykona. Bardzo będziemy oczekiwali, obserwowali, jakie będą skutki. Ja państwu dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom, internautom i oczywiście wszystkich państwa zapraszam za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. www.radiopik.pl